Hej, mój lubuski urlop zaczynam takimi pięknymi koźlarzami, babkami, lubuskim klasykiem. Bardzo ładna, a u siebie na Dolnym Śląsku od dawna nie widziałam żadnych koźlarzy, a te są wyjątkowo urokliwe. Rosną w takim klasycznym lesie, jakie znam z dzieciństwa, czyli przy Młodniku, w Brzuskach. Tu jest leśna droga i tam dalej zaraz idę na podgrzybki. Kocham lubuskie, po prostu kocham to miejsce, naprawdę. Podgrzybki też tutaj są. Prześliczne, zamszowe. Takie jak tutaj. I jak tutaj. Zdrowiutkie takie się wydają. Ktoś tu miał co prawda trochę lepszy łup, bo borowika szlachetnego. A tu jeszcze podgrzybeczki. Takie śliczniusie. Najśliczniejsze. Aż tracę mowę. Po prostu uwielbiam. Na takiej drodze zaraz wam pokażę, jak to wygląda w ogóle, jak tu wygodnie. Jak tu jest super wygodnie zbierać te grzyby. Piękne, wspaniałe miejsce. Chodzę sobie po lesie naprawdę krótką chwilę. I mam już całkiem przyjemne zbiory. Ale co się odwlecze, to nie uciecze, jak to mówią. Ja też mam ładnego prawdziweczka. Takiego typowego lubuskiego. Rosnącego przy drodze. Malucha pięknego. Uwielbiam. Zbliżam się do swojego najbardziej wypasionego miejsca podgrzybkowego z zeszłego roku. Tutaj na początku października 2019 rosły takie olbrzymie ilości podgrzybków, że trudno było to właściwie przezbierać. Rósł jeden na drugim. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie. Dzisiaj 23 października 2020. No i w tamtym lasku nic prawie nie było, jedno tylko miejsce trafione. Natomiast wracam w tej chwili w stronę samochodu, żeby przebrać kurtkę, bo się rozpadało. No i tu w lasku, który minęłam, jest przepięknie. Po prostu rosną takie same modelowe podgrzybeczki. Patrzcie, takie zamszowe. Maluchy. Nie no, po prostu piękne. Ho, widzę kolejne. No a tu już jest tak, że wiecie, można odstawić koszyk i zbierać. I tylko do niego donosić. Pięknie, jestem pod Zieloną Górą. Proszę bardzo, to młodzież z jednego miejsca. Dobra, to już się zrobił ten moment, kiedy zbieranie grzybów zamienia się w ćwiczenia gimnastyczne. Na pewno w bardzo dobre przysiady. Jest naprawdę mnóstwo tych podgrzybków. Może nie aż tyle, co w zeszłym roku, ale serio dużo. Nawet nie wiem, czy idę tą samą traską, którą sobie wyznaczyłam, żeby wam tu nagrać te grzybki. Ale uwierzcie mi, serio, jest ich po prostu multum. Jeden na drugim.
rosną w takim lesie. Małym lesie sosnowym. Na mchu. To jest zbiorek właśnie z tego jednego miejsca. Patrzcie, ile sztuk dosłownie znalezionych na kilku metrach kwadratowych. Koszyk też się przyjemnie zapełnia. Następne prześliczne koźlarze. Jak wiadomo, uwielbiają one brzuski. I rosną właśnie przy brzuskach. Tutaj taki maluch. A tu całkiem biały koźlarz. Wciąż jest naprawdę mnóstwo muchomorów czerwonych i to takich ślicznych, wypasionych. Niestety jest mało borowików szlachetnych. Dzisiaj znalazłam do tej pory dopiero 3, ale mam tutaj taki lasek podobny do tego, co w Ławszowej, w Borach Dolnośląskich, gdzie kiedyś nacięłam sporo prawdziwków. Może coś tutaj będzie rosło, zaraz zobaczymy. Taki widzicie. Las mieszany, młodnik. Niestety nie widzę w tym lesie żadnych prawdziwków. Jest sporo maślaków, przeważającej większości już przejrzałe. Tu mam akurat młode, fajne maślaczki. Są też przerośnięte maślaki pstre, które osobiście bardzo lubię, ale wszystkie praktycznie przerośnięte. No tak wygląda ten lasek. Aż się prosi, żeby były tu prawdziwki. Przypomniało mi się też, że w zeszłym roku znalazłam tu borowiki ceglastopory. O wilku mowa, jest borowik ceglastopory. Ale męka, nie mogę go wydobyć, ale za to widzę, że tu się chowa drugi. No proszę, jaki piękny czerwoniutki. A ten, och, cudny, cudny. Borowiki ceglastopory. W lubuskim to nie jest aż taka częsta gratka, jak gdzieś tam w górach. Bardzo ładne. Wyszłam z tamtego lasu i akurat trafiłam na 2 borowiki szlachetne. Z tym, że zmacałam już je. Są strasznie miękkie, nie chcę ich nawet rozkrajać. Ale za to z innej perspektywy namierzyłam młodego szlachetnego. Ślicznego babysia. Dzisiaj 23 października pod Zieloną Górą. Dosyć szybka niestety przebieżka, bo dość późno tu przyjechałam z Wrocławia. Natomiast zbiory takie dosyć już bardziej zróżnicowane niż wczoraj pod Wrocławiem, gdzie dominowały podgrzybki. Tutaj też faktycznie najwięcej podgrzybków, ale też pojedyncze borowiki szlachetne, 2 borowiki ceglastopory, 1 nawet piaskowiec modrzak się trafił, koźlarze, ozdóbki przywiezione z Wrocławia jeszcze z wczoraj, także bardzo mi się to podobało i zapowiada się wspaniały, grzybowy weekend w Lubuskim z moją siostrą. Pa, pa, do następnego razu.